Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj wypada nam tak naprawdę powtórzenie i zajmiemy się podsumowaniem tego okresu historycznego związanego z II wojną światową, tak? Także myślę, że możemy już przejść do zajęć. Nasz temat lekcji to jest w okowach II wojny światowej. Słuchajcie, tak naprawdę już na samym początku powiedziałam, że jeżeli powtarzamy, tak, to też jest to i naszym celem lekcji, tak? Powtórzę wiadomości związane z II wojną światową. Słuchajcie, i żeby to zrobić, to dzisiaj zastosujemy znowu pracę w stacjach, a więc w grupach. Rozwiążecie zadania i później wy już doskonale wiecie, tak? Będzie określony czas, po tym czasie będziecie mogli podejść do mojej wyspy nauczyciela, sprawdzić odpowiedzi, wrócić do grupy, udzielić informacji zwrotnej i potem przejść do kolejnego stolika. I proszę również, żeby za każdym razem podchodziła inna osoba, tak? Do tej wyspy nauczyciela i udzielała informacji zwrotnej. A więc ten pierwszy punkt z NACOBEZ-u to jest rozwiążę w grupie zadania związane z II wojną światową. Słuchajcie, druga ważna informacja. Chciałabym, żebyśmy już po tych wszystkich lekcjach wyciągnęli pewne wnioski. A więc chciałabym, żebyście zastanowili się i później odpowiedzieli, jaki waszym zdaniem wpływ na dzieje ludzkości miała II wojna światowa. Czyli nasz drugi punkt. Wskażę wpływ II wojny światowej na dzieje ludzkości. Tutaj też zapisałam to nasze pytanie kluczowe, które będzie nam towarzyszyć w trakcie tej lekcji.
Słuchajcie, czy wszystko jest dla Was zrozumiałe? Tak? Chłopcy? Dobrze. To moi drodzy, żeby już nie przedłużać, uwaga, tradycyjnie każdy stolik to jest każda stacja. Pamiętajcie o tym, że bierzecie dla siebie dwie kartki, żeby było Wam łatwiej. Pozostałe zostawiamy dla kolejnych grup, tak? W związku z tym tu będziemy mieć stację w świetle na razie dat i wydarzeń. Tutaj będziemy mieć stację w gronie postaci. I ostatnia stacja to jest praca z mapą, tak naprawdę. Oczywiście możecie korzystać z podręcznika. Przy pracy z mapą, jeżeli byście chcieli jeszcze dodatkowo sprawdzić, można podejść do tablicy. Natomiast tutaj jest ta moja wyspa nauczyciela, gdzie będą poprawne odpowiedzi. I po wyznaczonym czasie podchodzicie i sprawdzacie. Rozumiemy? To dzisiaj Wy jesteście bohaterami tej lekcji. Sprawdzacie też swoją wiedzę. W związku z tym, moi drodzy, ustalmy sobie, że na wykonanie tych pierwszych zadań mamy na razie 5 minut. Gdyby się okazało, że 5 minut będzie za mało, to wówczas ten czas przedłużymy. Ok, to możemy zacząć. A i przepraszam, pamiętajcie, macie koła ratunkowe, tak? Do wykorzystania. Gdyby cokolwiek się działo, zawsze możecie zasygnalizować, a ja wtedy podejdę. Nie możecie tych pierwszych trzech, a nie tych drugich. To by tych pierwszych trzech, a nie tych drugich.
Słuchajcie, czas się skończył. Czy potrzebujecie jeszcze dodatkowego? Potrzebujecie, tak? A tu buba przy tej trzeciej stacji potrzebujecie czasu dodatkowego? Jeszcze trochę. Słuchajcie, to tak 2 minuty. Dobrze, słuchajcie. Tak, właśnie widzę, że tutaj już wszystkie grupy skończyły. W związku z tym, uwaga, jedna osoba z grupy ze swoją pracą, z pracą grupy podchodzi do wyspy nauczyciela, sprawdza odpowiedzi, wróci i powie, czy udało się i czy zadania zostały poprawnie wykonane. Także zapraszam po jednej osobie z każdej grupy. A może tak tu damy z tej strony, żebyście... Marek z tej strony może będzie. Ok. I kto gotowy udzieli już grupie odpowiedzi, powie, jak się udało wykonać zadanie. Tym ostatnim, tak? Dobrze, na razie nie będziemy głośno mówić, tu mi się udało. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. A tutaj? Udało się? Wszystko. No dobrze, słuchajcie, to w takim razie zmieniamy stację, przechodzimy do kolejnej stacji. Tak, kartki bierzemy, naszą pracę bierzemy ze sobą. Dobrze, kochani, jak już wszyscy są na miejscach, widzę, że wzięliście się za pracę, to znowu 5 minut na początek. Thank you.
Tutaj to rzeka, tu jest Stalingrad. Dalej gorszy, bo tutaj mówię. Tu jest Wołga. No tutaj już rzeka, a druga jest zajęcie podróż. Tu jest Wołgalia, a druga jest Stalingrad. No tak, to jest Stalingrad. To dopiero. To będzie brak. Widzę, że dobrze sobie radzicie. Nikt na razie nie korzysta z kół ratunkowych. Kochani, znowu czas minął. Czy potrzebujecie jeszcze? To ja się tylko zorientuję. Tutaj skończone, tak? Tutaj też. Pozwolimy jeszcze tutaj przy tym stoliku dokończyć. Minuta. Dobrze, moi kochani. Już nawet ta minutka upłynęła, w związku z tym poproszę znowu kolejną osobę o przyjście i sprawdzenie. Proszę, żeby to, tym razem była to inna osoba, która podejdzie. Żeby dobrze to. Proszę bardzo.
Tak, zaznacz i wróć i powiedz w grupie, gdzie nie udało się, w których punktach. Dobrze, i przekaż informację. Ok, słuchajcie, czas na przekazanie informacji, czy się udało. Tutaj jak poszło? Mhm. I tutaj one rzeczywiście wypowiedziały tak wojnę, tylko że nie udzieliły pomocy, tak? Natomiast zgodnie z paktem wojnę wypowiedziały. Też udało się? A tutaj? Tak. Też wszystko? Była z czymś jakaś trudność? Nie. Nie, wszystko. Świetnie. Dobrze, kochani. Tutaj jeszcze tak? Okej. Dobrze. Słuchajcie, no to pora na ostatnią stację. Ładną datę. Ale jak jest ten event, to my też powinniśmy to mieć. Prawda, bo one wypowiedziały wojnę Niemcom. Tak, ale zanim tak, przecież Polska nie odparła tak gdzieś dla czegoś. To literatury. Wiem, że tak się pani wolno tak to przestawić i wszystko było. Mm-hmm.
to nie chcę przecież zaatakować Polskę i on tego nie odparł, to będzie fajnie. Dobrze, a zobaczcie, co jest dokładnie w tym zdaniu. Czy tu jest napisane o odparciu ataku? Jaka informacja jest w tym zdaniu? Że Polska jest krajem, który się przeciwstawia. A czy to jest prawda? No. Słuchajcie, jak rozpoczęła się wojna, to co, no poddaliśmy się? Nie. No nie. No nie. Czyli jak? Czyli prawda. Prawda, znaczy to tak, prawda. Zobaczmy, gdyby było, że odparła, tak? No to rzeczywiście moglibyśmy się nie zgodzić, tak? No, mamy informację, że zbrojnie przeciwstawił się. A wtedy wszyscy rzeczywiście przystąpili tak, prawda, tak? Okej, dobrze. Słuchajcie, czas widzę znowu minął. Czy proszę, bo nie możemy samych praw. Nie. Czy grupy potrzebują jeszcze czasu? Jeszcze chwilę. Dobrze. To jeszcze raz robiło. Pozwolimy jeszcze jednej grupie skończyć. Tak? Gotowi? No to słuchajcie, tym razem znowu zapraszam do sprawdzenia. Proszę, żeby była to inna osoba. Szymon. Szymku. Chodź. No właśnie. Jak? Czym, z czym był problem? Bo słyszałam, że długo dyskutowałyście. Z którą miejscowością? Aha, dobra, to wyjaśniamy. C. C to mamy miejsce bitwy pancerne z 43 roku. Przypomnijcie sobie, po bitwie o Stalingrad, tak? Rosjanie zadali cios kolejny w 43 w bitwie pod Kurskiem i ta bitwa otworzyła później marsz na Berlin, tak? No właśnie, a Stalingrad był wcześniej, w 42. Jasne? Czy jeszcze z czymś był problem? Dobra. Słuchajcie, moi kochani, to tak, udało wam się już rozwiązać wszystkie zadania w stacjach, one były zróżnicowane, natomiast przed nami najważniejsza część, pytanie. Słuchajcie, jaki wpływ na dzieje ludzkości wywarła II wojna światowa? Chciałabym, żebyście teraz przez chwilę jeszcze w parach, przez 2 minuty o tym porozmawiali, jak myślicie, jakie są wasze propozycje, a potem postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze? Jak myślicie, jaki wpływ na dzieje ogólnie, globalnie ludzkości miała II wojna światowa? Zaczęli już pobiegać Polskę, nie już nie mamy pracy, komiksy i tak dalej, a tutaj przyszli na rzeczy, to wszystko rozpalili w czynku II wojny. Musieliśmy zaczynać wszystko od nowa. Tak więc byliśmy chyba jeszcze bardziej rozwinięci, jak to. Byliśmy bardziej rozwinięci, a tak byliśmy w Chinach. Thank you.
Słuchajcie, to ja poproszę, zbiorę teraz od każdego stolika, słuchajcie się wzajemnie, jaki wpływ wywarła wojna na dzieje ludzkości? Że jakby, bo była pierwsza wojna światowa i po pierwszej wojnie zaczynaliśmy się już jakby, już zaczynaliśmy się podnosić, jakby mieliśmy już radio, sztukę i tak dalej. A przyszła druga wojna światowa i nam to wszystko znowu zniszczyła, więc to nas trochę tak jakby zatrzymało. Tutaj wpływ na tę stronę taką kulturalną, tak? I rozwój. Dobrze, to jest. Czy jeszcze jakąś propozycję macie? No jeszcze, że dużo zniszczenia spowodowało. Jak zrzucono tą bombę atomową na No właśnie, no zobaczcie. Są odczuwalne skutki. I są do dzisiaj odczuwalne skutki. Świetnie, dziękuję tej grupie. Tutaj. Co wy myślicie? Jaki wpływ? Straty wolności. Straty wolności, na pewno, tak? Czy jeszcze coś? Zniszczona gospodarka. Jasne, zniszczona gospodarka. Oczywiście, dziękuję. I dziewczynki. No to duże powiększenie tych armii wszystkich, no bo po pierwszej wojnie światowej wszystkie się zmniejszyły i nagle w drugiej się tak powiększyły. A, w ten sposób, że nastąpił rozwój, okej. Okay. Słuchajcie, zobaczcie, ta grupa jakby wzięła pod uwagę to, że przed wybuchem tej drugiej wojny światowej powiększyła się liczebność armii, tak? Jakby w to inwestowano. Też tą armię powiększyli. No dobrze, a jaki dobrze, powiększona armia, a jaki to ma wpływ na dzieje nasze dalej? No, że jest łatwiej się obronić, jak jest większa armia. A jak jest większa armia i chcemy się bronić, to daje nam poczucie czego? Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. A czy druga wojna dawała poczucie bezpieczeństwa? Nie, czyli tutaj możemy jeszcze, zobaczcie, pójść w tę drugą stronę, bo wy mówiliście już o stratach w ludności, tutaj o stratach, o zmianach w gospodarce, zahamowaniu rozwoju, tak, o kulturze, ale też w życiu takim zwykłym, codziennym ludzi, zobaczcie, ludzie tracą poczucie tak naprawdę bezpieczeństwa. I myślę, kiedy rozmawialiśmy przecież na lekcjach, to wy mnie pytaliście, proszę pani, a będzie trzecia wojna światowa, więc zobaczcie, cały czas to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne i myślę, że ta druga wojna światowa rzeczywiście zachwiała, tak, to poczucie bezpieczeństwa ludzi. No dobrze, moi kochani, to teraz prośba już. Spójrzcie, co udało nam się zrobić. Na pewno rozwiązaliście zadania w grupie i tutaj w ogóle jestem pod wrażeniem, doceniam, bo staraliście się robić samodzielnie i nie wykorzystywaliście kół ratunkowych, więc to zrobiliśmy. Przed chwileczką tak naprawdę od każdej z grup usłyszałam dwie propozycje, jaki wpływ na dzieje ludzi miała druga wojna światowa.
A ponieważ jesteśmy przed testem, to moi kochani, za chwilę poproszę was. Mamy tym razem walizkę i żarówkę, żeby nie było, że kosz. Walizka to jest, określcie proszę, z czym sobie już radzicie, co nie sprawia wam trudności. Tak, co już wiemy i potrafimy. Natomiast żarówka to jest ten element, nad którym trzeba jeszcze popracować. Dobrze? Także tu was poproszę o to, żebyście zapisali i może ustalmy na różowo, żeby było jednakowo, na różowo, co już wiemy, bo to zawsze dobrze nas nastraja, natomiast na pomarańczowo, nad czym muszę jeszcze popracować. I jak będziecie gotowi, ja zaraz wywieszę plakaty, będziecie mogli z tymi swoimi propozycjami podejść i przywiesić. Każdy bierze po jednej, poproszę. I tutaj, nad czym muszę jeszcze popracować. Kto będzie już gotowy, zapraszam do tej informacji zdrowotnej. Dziękuję, więc już każdy wie, z czym wychodzi z dzisiejszej lekcji. Ja wam bardzo dziękuję.